teraz wygląda okropnie. No. Nikomu nic nie wychodzi, bo nie było żadnych elementów, żadnego elementu nie było naprawdę. Mocniej chciałbyśmy to, bo to gorzej to wszystko wyglądało. Ja jestem dumna z zespołu, że się podniósł na tak ciężkich pierwszych setach i walczył do końca. Musimy dwa dla nas ciężko wygrane punkty. Z Piły zawsze był dla nas ciężki, jakoś co roku tutaj nam nie do końca idzie, a jeszcze do tego wszystkiego na pewno rzutuje to, że trener nie do końca ma wszystkie sprawne zawodniczki, nie ma tych rotacji, czasem rzeczywiście potrzeba, żeby jedna czy druga usiadła, zobaczyła z boku. I no nie mamy tego, jesteśmy troszkę wszystkie, że tak powiem, połamane. I chyba tym bardziej dlatego się cieszę z tych dwóch punktów. Mam nadzieję, że to jest jakiś dobry prognostyk, chociaż trochę tak gramy falami, bo teraz już mamy takich przeciwników, że na pewno wymaga się od nas wygrania za trzy punkty. Ale tak jak powiedziałam, Piła dzisiaj grała naprawdę fajnie i jestem strasznie zadowolona z tych dwóch, bo ciężko było dzisiaj wygrać ten mecz. Dziękuję. Ja chciałabym pogratulować tutaj zespołowi Stoczrowy. No ja chciałam powiedzieć, że ja też jestem dumna z mojego zespołu, bo wyszliśmy dzisiaj naprawdę zaangażowane. No, widziałyśmy, że Dąbrowa nie jest w takiej formie, jak powinna być. Mogłyśmy wygrać ten mecz za trzy punkty. No nie udało się. Drugi set po prostu nie wiem, czy spadła nam koncentracja. Nie potrafiłyśmy tego do końca dograć. No aczkolwiek cieszę się z tego jednego punktu, bo z takimi zespołami musimy zdobywać punkty, więc będzie dobrze. Gramy słabo. Niestety dotychczas zespół z Piły dzisiaj postawił nam trudne warunki. My, mimo że gramy tak jak gramy, to jeszcze mamy parę ciągnących się ciągle jakichś kontuzji, urazów. Tak naprawdę dzisiaj niewielkie pole manewru było. I paradoksalnie, to tak myślę, że w jakiś sposób też zaskoczyliśmy chyba zespół gospodarzy, paradoksalnie grając bez atakującej, zaczęliśmy grać, powiem, bardzo dobrze. Zrobiliśmy minimalną liczbę błędów w czwartym i w piątym secie. Zagraliśmy te sety dobrze, z trudną zagrywką, poprawnie w obronie, lepiej w bloku i tak lepiej wyglądała, więc ja czegoś tu nie rozumiem. No ale taka jest sytuacja nasza na dzień dzisiejszy. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Dziękuję zwycięstwo Dąbrowie. No cóż ja mogę powiedzieć, to na pewno cieszy postawa zespołu, bo walczy. Widzę do pisali, za to trzeba podziękować, że mimo naszej trudnej sytuacji, naszego miejsca w tabeli, kibice właściwie pełna hala była dzisiaj na meczu. I za to na pewno trzeba podziękować. No cóż, myślę, że wyszło tutaj troszeczkę brak doświadczenia właśnie w zespole i tego na pewno szkoda, bo ten drugi set czy czwarty set, gdzie tam prowadzimy 8-5 w jednym ustawieniu, nie potrafimy zrobić przejścia, no to jest takie prawie niepokojące. No w tajbreku, no to już jest loteria. Przegraliśmy własnymi błędami 7-1, to już jest na tym krótkim dystansie do 15 punktów trudno odrobić. No na pewno, no to cóż, musimy ciągle trenować dalej mocno i walczyć z każdym zespołem na to, żeby zbierać jakieś punkty, bo tych punktów potrzebujemy jak tlenu i myślę, że będzie z każdym meczem lepiej, bo myślę, że to gra już trochę lepiej wygląda, ale no cóż, mecz jest przegrany kolejny przez nas i musimy wyciągnąć wnioski i mocno przekonać dalej, żeby mieć średnią.